brat mi sprawdził, że od początku XIV wieku do dzisiaj Niemcy zajęli Krzyżacy tutaj Pomorze, Gdańsk. Też się ma takie wrażenie, że to Pomorze jest cały czas zajmowane, okupowane przez Niemców. Prezentacji flagi polskiej się trochę lepiej może ubiorę. No to jest właśnie przykre, że cały czas nam te ziemie zabierają. Ketchup lizaczek i same tutaj niezdrowe napoje. Pepsi. A to słuchajcie, jest taki rarytas nadmorski. Produkt polski. Teraz muszę to tak sfilmować, żeby o, produkt polski. Grand. Piwo ciemne, styl porter bałtycki. Z nutą kawy i czekolady. I tutaj został wyróżniony konkurs piw rzemieślniczych. Craft roku, edycja 2018. Muszę tu uważać z ostrością. O. Tak. Tu sobie nasz kolega Mirek zamówił. Piotruś, nie rzucaj tych proszaków. A ja piję wodę mineralną. I jesteśmy w naszej knajpce. Mirka nie filmujemy, bo on nie chce być filmowany. Sfilmować cię, Mireczku? Nie? Takiego mam jakiegoś kolegę, który... nie chcę być nasz kolega. Mamy takiego nowego kolegę, Mirka, który ma dwoje dzieci, córeczkę i synka. Kurde, ile tego towarzystwa tutaj przyszło. Tego się nie spodziewałam. Tego nie było w ogóle w planie. I przyjechał bez żony tutaj na wybrzeże, bo jest po rozwodzie. I Marysia się bawi z dzieciakami. Są z Małopolski, z Sokoli, z Krakowa. Go tutaj umówiliśmy się telefonicznie i zaprosiliśmy go do naszej ulubionej knajpki. Bo on jeszcze tutaj nie był. Byłeś tutaj, Mirku? No. Może kiedyś się zgodzi, to go sfilmujemy. No to dobrze, no to przystępujemy do konsumpcji. Pyszny łosoś. Tu już wszystko zjedzone. Nasze napoje. Pewnie zastanawiacie się, gdzie są dzieci. Mirka, z którymi powinna bawić się córka Eli. Cóż, są tutaj, tylko musicie się dokładnie przyjrzeć. Marysiu, nalej mamie wody. Ale to jest moja woda. A ja piję wodę. Ale to jest moja woda. Nie mogę pić piwa, bo potem powiedzą widzowie, że nie wolno pić piwa. Masz wodę. Masz wodę, chcesz? Tak. Ale tak a propos tych porterów tutaj bałtyckich, no to jest fantastyczny region dla kogoś, kto bardzo lubi portery, bo tu jest bardzo dużo odmian tych porterów, także możecie sobie wyobrazić, jakie to jest fajne miejsce dla takich smakoszy porterów jak ja. Dobra, to na razie kończę, bo łosoś czeka na mnie. Oczywiście dużo komentarzy jest takich, że moja córka jest niegrzeczna na moich filmach. Są komentarze, że to ona się mną opiekuje, a nie ja nią.
Marysia się pakuje, denerwuje. Ale to nie przyjdzie tutaj. Aha, dobra, to pójdziemy się schowamy i wrócimy. Ale wrócimy tu jeszcze. To idzie, biegniemy do Black Jacka. Dobra? Słuchajcie, muszę na razie kończyć tą ciekawą wypowiedź. Patrzcie, co tam? Ale nie, to chyba nie będzie padać. Niestety. To ona się nie opakuje, a nie ja nią. A tutaj, o, już mój tuktuś przyszedł i on mi już tutaj pakuje, no. To raczej. Tuktusiu, zostaniemy jeszcze troszeczkę. Popływamy sobie z Gucie. Małpeczko moja najdroższa. Myślisz, buziaka naszym widzom? To nie zepsuj mi zamka w mojej kosmetyczce. Ej, ja sobie to sama zapnę. Małpeczko. Ale patrz, tam już przejaśnia się. Grzmi trochę. Pakuje nas mały dzidziuś. Hej, widzicie, jak to dziecko się zajmuje wszystkim, a ja nic nie robię, tylko sobie filmy kręcę, bawię się.